LG G8X to drugie podejście producenta do telefonu z dodatkowym, pełnowymiarowym ekranem. O ile jednak LG V55G ostatecznie nie trafił na polski rynek, to już G8X jak najbardziej tak. Co więcej, z dodatkowym ekranem w standardowym zestawie i prezentem w postaci wartych 1500 zł słuchawek marki Denon. W przeciwieństwie do wyginanych ekranów, producent postawił na specjalne etui zawierające identyczny wyświetlacz P-OLED o przekątnej 6,4 cala. Zastanawiać może nieco wcięcie na aparat w tym dodatkowym ekranie, w końcu aparatu tam przecież nie ma. To jednak sposób na wstawienie rzeczywiście identycznego dodatkowego panelu z takimi samymi kątami widzenia i kolorami. W LG V55G dało się z łatwością zauważyć różnicę, tutaj mamy jednolite doświadczenie. Na zewnętrznej części etui znalazło się miejsce na dodatkowy wyświetlacz 2,1 cala wykonany w technologii OLED, służący do prezentowania powiadomień. Telefon wpinany jest w męską wtyczkę USB-C, natomiast do ładowania smartfonu bez wyciągania go z etui służy specjalny magnetyczny adapter. Całość ma postać przypominającą nieco książkę, jednak w pełni obrotowy zawias sprawia, że telefon może łatwo przyjąć wiele wygodnych form, w zależności od sytuacji. Etui, pomimo braku dodatkowej baterii, lekkie nie jest i ze 192 gramów samego telefonu robi się nam łącznie aż 326 gramów. Potencjał dodatkowego ekranu jest jednak nieoceniony. To wreszcie porządna praca wielozadaniowa czy łączenie rozrywki z obowiązkami. Nic nie stoi na przeszkodzie, by na jednym ekranie oglądać film, a na drugim korespondować. Możemy też uruchomić jednocześnie dwa narzędzia do nawigacji satelitarnej, czy wygodnie tworzyć teksty z otwartym źródłem na drugim z ekranów. Da się też połączyć oba ekrany w jeden duży pulpit, choć zawiasu w tym trybie nie da się nie zauważyć. Z pewnością dodatkowy ekran podbije też serca graczy. Na jednym ekranie będziemy mieli wielkie pole gry, a na drugim duże, czytelne kontrolery. Producent zadbał nawet o kilka różnych wariantów przycisków, by dopasować urządzenie do różnych gatunków gier. Chyba jednak najważniejsza z tego wszystkiego jest świadomość, że przejechanie paznokciem po ekranie nie spowoduje trwałych uszkodzeń. Jak to może mieć miejsce w Galaxy Fold? I tylko szkoda, że etui ma przedni panel wykończony taflą szkła, która sprawia wrażenie, jakby gromadziła odciski palców od samego tylko patrzenia na nią. Zastosowane ekrany są wybitne, w 100% pokrywają przestrzeń barwową DCI-P3, mają kinowy HDR10 i świecą całkiem przyzwoicie, osiągając w trybie dual screen blisko 400 nitów. Gdy nie używamy etui, ekran telefonu może dodatkowo odpalić w jasnym otoczeniu tryb turbo i świecić czytelnymi w każdych warunkach 600 nitami. Dołóżmy do tego niezłe głośniki stereo, poczwórny DAC i tradycyjne złącze słuchawkowe 3,5 mm, a LG G8X okazać może się rewelacyjnym kompanem do konsumpcji multimediów. Na te ostatnie nie zabraknie mocy obliczeniowej, bo sercem urządzenia jest popularny chipset Qualcomm Snapdragon 855. Natomiast 6 GB pamięci RAM to już jednak trochę poniżej topowych konstrukcji na rynku. Szczęśliwie natomiast 128 GB pamięci wewnętrznej można rozszerzyć za pomocą kart pamięci microSD. Wyniki w benchmarkach nie odbiegają od uzyskiwanych przez topowych konkurentów, w czym niewątpliwą zasługę ma nieprzesadzona rozdzielczość ekranu. Nieco zdziwić mogą zaledwie dwa aparaty z tyłu obudowy, w końcu poprzednik LG G8S ma ich aż tam trzy. Zamiast jednak mało widowiskowego dwukrotnego zoomu, dodatkowy aparat to znany z telefonów LG ultra szeroki kąt. Główny sensor ma 12 megapikseli i piksele wielkości 1,4 mikrometra, a do tego obiektyw 27 mm o jasności f/1.8. Nie zabrakło tutaj optycznej stabilizacji obrazu, tej ostatniej natomiast nie ma już w aparacie ultraszerokokątnym uzbrojonym w matrycę 13 megapikseli, która jest przy okazji znacznie mniejsza z pikselami o wielkości 1 mikrometra. Z przodu obudowy czeka nas większe bogactwo, bo aparat do selfies dostał aż 32 megapiksele w układzie Quad Bayer, które dają efektywnie 8-megapikselowe, pełne szczegółów autoportrety. Telefon nie ma porządnego trybu nocnego, znanego z rozwiązań konkurencji, a bardziej niż zdjęciami zdaje się nadrabiać jakością wideo. Okej, zdjęcia ultraszerokokątne też ma porządne. W trybie wideo nie zabrakło filmów 4K w 60 klatkach na sekundę, ale i tak chyba najciekawszą opcją jest tryb Super Stable. W rozdzielczości Full HD czyni on nagrania stabilnymi niczym z drona. Największym znakiem zapytania pozostaje akumulator. W LG G8S mieliśmy pojemność 3500 mAh, tutaj wzrosła ona do 4000 mAh.
O ile na czas pracy poprzednika mocno narzekałem, w przypadku LG G8X GSM Arena pieje z zachwytu. Jest ponoć znacznie lepiej niż nawet w chwalonym za baterię iPhone'ie 11 Pro Max, o Galaxy S10 Plus nawet nie wspominając. Aż trudno mi uwierzyć i nie mogę już doczekać się sampla telefonu na dłuższe testy. Warto przy tym pamiętać, że dodatkowy ekran zasilany jest z tej samej baterii. Zdaniem producenta zwiększa on zużycie baterii o 20-30%. Telefon naładować można w standardzie Quick Charge 4.0 czy za pomocą Power Delivery. Warto jednak uzbroić się w dodatkową ładowarkę, bo ta z zestawu oferuje wolniejsze ładowanie mocą 16,2 W. Koncepcja LG G8X bardzo przypadła mi do gustu już na targach IFA w Berlinie. Dużo podróżuję koleją i taki mini laptop doskonale sprawdziłby mi się w trasie. Można nawet pokusić się o podłączenie klawiatury i myszki do wygodnej pracy na dokumentach czy w Excelu. Wyginane ekrany są bardzo widowiskowe, ale równie widowiskowo póki co można je uszkodzić. Przy nich propozycja LG to prawdziwy pancernik za połowę czy nawet 1/3 ceny. W plusie telefon kosztuje poniżej 4000 zł w zestawie ze słuchawkami Denona wartymi 1500 zł i rzecz jasna z dodatkowym ekranem. Nie jest to może mało, ale mnie ten zestaw kupuje. Z pewnością do czynienia mamy z telefonem niezwykłym, który zaintryguje otoczenie. A w razie jakbyśmy potrzebowali czegoś konwencjonalnego, nic nie stoi na przeszkodzie, by telefon umieścić na chwilę w zwykłym silikonowym etui. Sam podejrzewam, że nosiłbym stale LG G8X jako rozkładaną cegłówkę, przypominającą mi słodkie czasy komunikatorów Nokii i urządzeń z mobilnym Windowsem.